Hejka wszystkim! Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku Zeki The Capsule, co nie? No? Jest to już 23 odcinek, wow, ale szybko to leci, co nie? No. I kontynuujemy. I Monika jest już smutna, bo ją rani Sayori, ona o tym nie wie. No ale zobaczymy, co będzie dalej, co nie? No. Niespodzianka. Nie ma sensu tego ukrywać. Czy się komuś to podoba, czy nie, to nie nasza sprawa. Mamy siebie nawzajem i to się liczy. Powinniśmy zajmować się sobą nawzajem, nie osobami trzecimi. Tak, masz rację. Przytulą się albo się pocałują, zobaczmy. Sayori podchodzi i przyciąga mnie do siebie. Wtedy dzielimy nasz pierwszy pocałunek! Ale pocałować się w policie, to nie jest wasz pierwszy pocałunek. Albo dobre, no to jest pierwszy. Ale pierwszy takie w usta, a nie w pierwszy w policzek, co nie? No. Więc mogliście dodać, że w usta, a nie w... No to jest... No dobra, to jest wasz pierwszy, ale w policzek już robiliście, no. Więc to nie jest wasz pierwszy trochę pocałunek. Ale w usta to jest wasz pierwszy pocałunek, tylko taki pocałunek to nie jest pierwszy, ale w usta to jest pierwsze. Że w początku zdawało mi się, że to niepotrzebne i dziwne. Ale przy Sayori czuję się inaczej. Jest naprawdę wspaniała. Odsuwamy się od siebie i wtedy dostrzegamy wściekłą Monikę. Ona się zdenerwuje, co się stanie? Monika, 3. Już nie mogę tego znieść. Nim ktokolwiek zrozumiał, co się dzieje, Monika wybiegła z domu Sayori. Co się stało? Dlaczego Monika wyszła? I o co chodzi z nie mogę tego znieść? Czy to możliwe, że była zazdrosna? Ale wcześniej wydawało się jej to nie przeszkadzać. 3. Jak myślisz, czemu wcześniej była przygnębiona? Dlatego, że kocha ciebie. Dlatego, że kocham ciebie, nie ją. To cały powód jej zachowania. Nie! Dlaczego ona... Każdemu może się to zdarzyć. Cały ten czas próbowałam jej pomóc, ale wygląda na to, że jeszcze gorzej niż było. Co możemy dla niej zrobić? Na pewno nie przestanę rozmawiać z Sayori. Musimy nauczyć się odpuszczać, nawet jeśli to trudne. Oczywiście rozdzielenie was nawet nie przyszło mi na myśl. Ale jak inaczej jej pomóc? Nie wiem, to coś, z czym trzeba sobie poradzić samemu. W końcu się z tym pogodzi. Wierzę, że jest do tego zdolna. Tak, w końcu jest przewodniczącą. Już z tyloma rzeczami się sobie poradziła. Nie ma opcji, że to ją... Przepraszam, ludzie. Nie ma opcji, że to ją załamie. Prawda, zawsze jest pewna siebie i ciężko pracuje. Jednak wciąż chcę ją jakoś odciążyć. Możesz zrobić to, na czym się znasz. Znasz się lepiej. Mam na myśli zaproszenie jej herbaty. Zaproponowanie jej herbaty. Kto wie, może myśl, że też się o nią troszysz, trochę ją uspokoi. Dobra myśl.
dla przyjaciół wszystko. Cóż, poza tym, zaplanowałyście jeszcze coś? Nie, to już wszystko, ale naprawdę nie spodziewałam się takiego finału. Nie zrozum mnie źle. Dobrze było podzielić się swoimi problemami ze wszystkimi, ale Monika wygląda na naprawdę zdenerwowaną. Na pewno poprawi jej się do jutra. Dajmy jej ochłonąć. Trochę ją rozumiem. Też się czasami wkurzam, głównie wtedy, kiedy Monika rusza moje mangi. Więc chyba wiem, jak to jest. Tyle, że z zazdrości musi być trudniej. Spróbuję pocieszyć ją jutro, ale teraz będę szła. Dzięki za zaproszenie. Czuję się o wiele lepiej. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Yuri i Natsuki machają nam na pożegnanie. Cóż, muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem. W szczególności, że Yuri i Natsuki też że Yuri i Natsuki też wzięły w tym udział. Byłam pewna, że odmówią, ale cieszy mnie, że nie musimy już tego ukrywać. W takim razie jest nas dwoje. Jak ten czas leci, jeszcze niedawno obiecywałem, że zawsze będę przy tobie, a teraz jesteśmy tutaj. A teraz jesteśmy tutaj, poprawia się Yuri wiemy o swoich problemach. To dzięki tobie to było możliwe, Barion. Nie będę silił się na ko skompron Nie będę się silił na skromność, to dzięki mnie. Ale też dzięki tobie i temu, że się nie poddałaś. Miałeś rację. Powinnam była cię posłuchać, przepraszam. Nie przepraszaj. Twoje myśli przynosiły cho przynosiła choroba. Rozumiem to. Ważne, że najgorsze masz już za sobą. I pamiętaj, że to wszystko dzięki twojej sile. Może naprawdę jestem silna, niż mi się wydaje. Trzy kropki. Barion, mam pomysł. Idź i pomóż Monice się uspokoić. Na pewno to doceni. Tak, masz rację. Może właśnie tak myśli. Niedługo wracam. Dzwonię do drzwi. Brak odpowiedzi. Monika nie ma jej, ale jeśli nie jest w domu, to gdzie może być? W tym samym czasie. Co w tym samym czasie? A, dobra. Monika wchodzi do domu Sayori. Barion, już wróciłeś? Monika, co ty tu robisz? No właśnie. Nienawidzę cię tak. Strasznie cię nienawidzę. O co jej chodzi? Co? Monika, co ty mówisz? Barion wcześniej spędzał czas z tobą. Ukradłaś mi go. Ale Barion nie kocha. Właśnie o to chodzi. Przestań się do niego kleić. Lepiej mu będzie bez ciebie. Ty i twoja depresja tylko uprzykrzasz mu życie. Zostaw go w spokoju. Nie, Monika, co ty gadasz? Jesteś szalona! Trzy kropki. Nie, to nieprawda! Nawet sobie nie wyobrażasz, ile Barion dla mnie zrobił. On mnie ko
On kocha mnie, a ja jego. Nie przeszkadza mu moja depresja. Wiem o tym. I też chcę coś dla niego zrobić. Matko Boska, ale kłótnie. Co nie? Jeśli to znaczy, że muszę go bronić, zrobię to! Ugh, chciałam móc po prostu. Trzy kropki. Jest już za późno, a ty wszystko utrudniasz! Monika wybiega z domu Sayori. Trzy kropki. Żadne inne miejsce nie przychodzi mi do głowy. Powinienem wracać do Sayori, już nic nie wymyślę. W drodze powrotnej biegiem, mija mnie Monika. Monika, co? Trzy kropki. Co się dzieje? Ej, a może go nie było w domu wtedy? Pukała ktoś, jej coś zrobił? Ale kto? Chwila, czy to, co myślę? Biegła z kierunku, w którym jest dom Sayori. Muszę wracać w tym momencie. Sayori! Była tu Monika? Tak, była. I powiedziała parę niemiłych rzeczy. Ale nie martw się. Postawiłam się jej, kiedy powiedziała, że powinnam cię zostawić. Że co ci powiedziała? Nie puszczę jej tego płazem. Nie jest w porządku. Monika jest zazdrosna, to wpływa na to, jak się zachowuje. Prawda. Co nie zmienia faktu, że nie miała prawa tego powiedzieć. No właśnie, co nie? Uświadomię jej to jutro. Nie musisz się niczym martwić. Zagrajmy w coś. To pomoże nam się odstresować. Tak brzmi dobrze. Czemu oni ciągle grają, co nie ma ja? No. Spędzamy czas na graniu, próbując zapomnieć o istniejącej sytuacji. Chcę się zemścić na Monice, ale jednocześnie boję się posunąć za daleko. Po przebudzeniu się rano udziale w lekcjach? Nareszcie nadchodzi pora konfrontacji. Denerwuje się, prawda? Jak mogłabym się nie denerwować? Monika to moja przyjaciółka i Monika to moja przyjaciółka i zabolały mnie jej słowa. Ale chcę jej pomóc, nawet mimo wszystko, co zrobiła. Cała ty, Sayori. Jestem pewien, że wymyślisz jakieś rozwiązanie. Dobrze by było. Nagle Yuri wybiega z sali klubowej. Co? Błagam, chodźcie za mną! Co się stało, Yuri? Ale tu kończymy, co nie? Nie? Więc mam nadzieję, że odcinek Państwu podobał. Trzymajcie się i pa, pa!